Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ustawiam kamerę, ale dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Aha. W kolejnym odcinku z Outlasta 2. Jest ze mną oczywiście Maciek. Jestem. No i słuchajcie, kontynuujemy sobie dalej tutaj nasze wyprawy. Tutaj mieliśmy chyba to ogarnąć, tylko że tu była ta lampucera, pamiętasz? Ona, Wojtek, się czai. Widzisz? Siekierą się czai. Jakie tu... A ty nie słyszysz dźwięków. Nie słyszę dźwięków i to jest dalej moja bolączka. Dobra, czekajcie. Schowajmy się tu. Nie wiem, co mi to da. Nie wiem, czy to cokolwiek nam da. To jest nieważne. Nieważne. Czy warto było szaleć tak? Gdzie ona jest? Widzisz ją? Nie wiem, Wojtek. Nie ma jej. Nie ma jej. To wychodzimy. O nie, idzie. Idzie. No, nie wysadzaj się tam. Ale ja myślę, że jak my się tak wychylamy, to nas nie widać, wiesz? Myśl. You think so? Patrz, jest tu. Ja bym wyszedł i spróbował tam przejść. Tutaj, tak jak przyszliśmy, bo tam jest takie mal... Idź! Ona tu wyjdzie. You think so? Nie ma jej, dobra, właź Wojtek. Czekaj, ja powoli tutaj idę, żeby nas nie usłyszała. Pytanie tylko, gdzie ona jest, bo... Bo ważne jest to, bo musimy prze... musimy przerzucić tą. Próbuję nasłuchiwać, ale... Czesiek, nie wierć się! Chodźcie, papuj ze mną jest i ogląda razem ze mną to, co Wojtek podczynia. Dobra, schowajmy się tutaj. Ty za bardzo, Wojtek, podchodzisz do tego ostrożnie. No ja wiem, ale ja tak robię. Bo staram się, żeby nas, wiesz... Dobra, jak myślisz, że możemy iść? No myślę, że tak, idź. Tak? No to idź. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy nam się uda to w ogóle przetakować. Idzie na nas. No to jak to zrobić? A, bo ty musisz tam wózek tak szybko, Wojtek, pchać, żeby go dopchać do tego... Ja pierdzielę, nie... Bariery. No nie! Zostaw mnie! Czekaj, run, Forest! Zostaw mnie, ty pipo jedna! Dobra, raczej nie wejdzie. Raczej nie jest taka inteligentna, ha! Dobra. Jest już bliżej niż dalej. Ważne jest to, żeby ona sobie poszła. Jak ona sobie stąd pójdzie, to będziemy mieli, wiesz, czystą drogę, nie? Niby tak. Tylko ja teraz nie wiem, czy ona siedzi tam przy tym, czy nie. Jak myślisz? Idź po prostu, Wojtek, nie zastanawiaj się. Najpierw zginiesz, jeżeli... no i co ci stanie się? No i będę musiał od nowa próbować. No to dasz radę. Czekaj. Dobra, nie ma jej. Pchaj to szybciej. Dobra, możemy chyba przejść. Biegaj. O tak. No! Wow. Jezu! Złapała nas! A masz... This is Sparta. A masz, this is Sparta. This is madness. Oho, misielec. Oho, mieliśmy iść do kościoła, tak? Tak, do kaplicy. Take me to church. Kaplica. Dobra, niech się, słuchajcie, załaduje. Dobra, zobaczmy nagranie. No ja nie wiem, czy w tej wieży tutaj kaplica będzie jakimś, wiesz, ukojeniem dla nas. Ja myślę, że Wojtek, jak klękniesz u spowiedzi, to będzie. No, ja cię, ja będę, ja cię, Wojtek, wyspowiadam. Tak? Tak. Dobrze. Cóż tu mamy napisane?
To jest jakiś list. Dziękuję za dodatkowe kopie twoich Ewangelii, że zdałem jeden z poziomów moich owiec. Dobra, czyli to jest kolejny jakiś dziwny list. Tu w ogóle ktoś... Ale wiecie co, ja się spodziewałem, że ten Outlast będzie jednak odrobinkę straszniejszy dla mnie. Tak, na razie to jest po prostu takie idź, przeżyj i... Ale to wiecie, to jest... O, jak, nie wiem, czy ja Wojtek, czy ja to mówiłem w ostatnim odcinku u ciebie? Patrz, mówię, od Residenta. No idź do konferencji, no idź. No i co? No, że Resident też miał być straszny i faktycznie kawałek był, a potem był taki wiecznie, wiecie, survival, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. To jest tak. Judas, da da da. O, da da. Tu, 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 tu. What the f... To jest kościół? No ja chyba nie wiem, czy to będzie dla nas takie... Mary! Mary! I wanna Mary! The night! The night. Who are you? Dzień dobry. My name's Blake. The father! I'm not anybody's father. I just killed me! You have to kill me! Mamy go zabić? Wraca. Knot? Korneliusz Knot? Nie mogę go zabić. Jak to? No nie mogę. Night. Już przyszedł. Cicho, Wojtek. To organista idzie. Kurde, nie mogę się ustawić. Wojtek, tak wiesz, żeby cię nie wyhaczyli, nie? O nie. Oni ją będą torturować. God hates vanity. So do I. The outside woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. Halo? Waliło, wykrzaczyło, to ja do ciebie mówię na Discordzie. Halo? Halo. A, wywaliło ci. A widzisz wszystko? Nie wiem. Ale słyszysz mnie już dobrze? Znaczy słyszycie? Nie wiem, gdzie cię słyszę w sumie. Teraz na tym spiku już. Bo ja ciebie, Wojtek, ani nie słyszałem, ani nie widziałem i nie miałem obrazu. Wiesz, mi się wszystko zacięło. A, no to nie wiem, ale... A może był jakiś lag z netem, słuchaj. Możliwe. No. Aha, on zasłonił, a je... No zobaczę, co oni robią. Ale ją rozciągają. Nie. Czy ona tak plum na pół? Nie wiem, czy plum na pół, ja tego nie słyszę. Ale słychać taki dźwięk takich łamanych kości. Przestań. Takich, wiesz, takich jak nadgarstki łamiesz. Nie musisz, Wojtek, mi tego opisywać, naprawdę? Nie wiem dlaczego, ale ten koleś mi przypomina pingwina z Batmana. O. A mi wiesz kogo? No. Był w takiej... Ale nie, to było na prawdziwym życiu, nie w bajce, o Boże. Ujoj. U nas jest z boku, Wojtek, taki koleś, to tak samo wygląda. I tak chodzi, wiesz? Prawda. No i on jest... Ej, oni i tak ją roz... On ma chyba, wiesz, chorą psychikę trochę, wiesz? Jezu, zobacz, jakie, patrz, jakie kości powychodziły. No przestań! Nie chcę na to patrzeć. Ja nie chcę na to patrzeć. Tu w kolanach, zobacz. Opa. Aha, my musimy iść do kopalni. Świetnie. Tak, jak mi tu kopalnia? W poszukiwaniu diamentów.
O, idealnie, to ja idę. Tylko delikatnie, Wojtek, ze mną tam wiesz. No ja wiem. Dobra, zobaczmy to nagranie. No dobra, to co, rozumiem, że możemy wyjść. Idź, tak. No zobacz, jakie kostki, patrz. Jej, też jakieś wyszły. Z kolan też. Mhm. Dobra, on nie żyje. Dobra, ale jaki mamy teraz cel? Znajdź drogę do kopalni. Świetnie, już pędzę. Wojtek, ciel znajduje się po lewej stronie. Tu? A, my musimy stąd wyjść. Sympatycznie. Aha, zamknąłem, myślałem, że zamknęte upobie. No dobra, wchodzimy. No idź. No i znowu jest, o Boże, ciemno, ponuro. Ciemno już. Zgasły. A pod którym było to? Pamiętasz, pod którym był ten... A, pod V, dobra. Ja, Wojtek, wiesz, jak u mnie z klawiszologią wygląda w każdej grze. Mhm. Stamtąd przyszliśmy, więc to raczej nie tam. Tu jest zamknięte, więc domyślam się, że musimy iść w przód. Go away, w przód. Tu nie przejdziemy, czyli drzwiami. O Jezu. Oho, oho. Kaszławica wielka. Tak. Zaraziłem cię? Interakcję. Nie. Aha. I nie wiem, czy ty też tak masz, że zawsze jak zaczynasz nagrywać, to ci się taka klucha w gardle zaczyna robić. Nie, nie robi. Nie, nie. Ja mam tak ostatnio zawsze. Jak tylko, słuchajcie, siadam do nagrywania, momentalnie łapie mnie taka klucha, a normalnie jak siedzimy, to nic. To jest hicior. To jest Wojtek strach przed nagraniem. Nie, czemu? Nie wiem. Może to jest, wiesz, chęć brzmienia jak najlepiej. Wiem, że jak Andec. Nie no, jak Andec to się nie da. Aha. No co? Czemu? Bo Andec jest tylko jeden. A? A ty już tam, o, już tam się włączyło. Co? Co się włączyło? Grabisz sobie, idziecie. Rozumiem, że muszę... Muszę. Jumpnąć. Wow. Okej. Okay. Easy, man, easy. Czy on się ruszy, to jest głos Maryjka? Maryjka. Dobra, czekajcie, włączymy sobie. Dobra, nic nie słychać. Nie. Boże, nie, jak się nie wystraszyłem, nie wierzę. Czego? Tak się skupiłem, mam ciemny pokój, ciemno wszystko i patrzę tylko w swój ekran i nagle mi dźwięk Adobe, że mi się wyrenderował. Bing! Jezu, serio? Jezu, tak, serio. I hate this. A włącz sobie na YouTube Duda, poczekaj. Z teledyskiem. Lady Gaga. Judas. Tu jest tata. What the... A skąd to się tu, przepraszam, wzięło? Weszliśmy do domu. No ta gra jest naprawdę... Ona jest obrzydliwa wręcz. Hej. A ty już ona chyba... Ona, mi już ona chyba buja trupa. Tak. Okej. Okay. Co kto woli? Siedź tam. Oho, zapisywanie, świetnie. To jest kolejny rozdział, więc tego nawet nie będziemy czytać. Mhm.
No będziemy się w tej... No wyjdź przez to okno. Judas, Judas. Wierzę, znowu będziemy w tej kukurydzy. To Wojtek, pamiętaj. Na spokojnie, do przodu. A nie jak... Filip, skąd się wyrywasz wiecznie? Otworzyło nam się to przejście. Dzień dobry. On się tu buja. Wow. Jezu! Wyjdź. Widzę go. Aha! To nie mi już gonią. Dobra, nie ruszamy się. Nie, nie, nie. Kurczę. Czemu tu jest ciemno? No, wyłączyłem noktowizor. Ale jest za ciemno, Wojtek. Nie, nie jest ciemno. Jak nie jest ciemno? Nie jest. Wiesz co, wyłączyłem go dlatego, że ja nie widzę wtedy... Ktoś idzie. Nie słyszę. O, widzisz, jest latarka. Lepiej widać. Pytanie jest... Ja mam kurde przejść. Może podskoczę, co? No dawaj. Nic nie da. Czekaj, tu już widzę jakiegoś z latarką. Świecą tu. Jak tu jest to ciężko ogarnąć, kurde. Stworzyłeś wszystko, bla, 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 bla. A wy tak właśnie iść tak przy płocie cały czas. Oni cię chyba nie zobaczą, czekaj, no czekaj. Nie? Właśnie nie, nie byłbym tego pewny, ale on był tu... O, czekaj, zawrócił chyba. Niech kawałek przejdzie. Ja myślę, że my po prostu musimy chyba dojść do jakiejś... Ktoś chyba był, czy nie? O nie. Dobra, chyba mnie nie zauważyli. Ej, no i gdzie ja mam iść? Kurde. O-o. Tylko on cię nie widzi chyba. No właśnie. Znaczy, wiesz co, to jest też kwestia tego, że ja cały czas kucam. Więc wiesz... No, najbezpieczniej będzie właśnie... O! Dobra, wyszliśmy gdzieś. Tylko pytanie jest, gdzie my jesteśmy. Zapisywanie, więc jest okej. Dobra, zamknij to. O, dobra, jesteśmy w jakimś młynie. Oj. Dobra, na razie nie będziemy zmieniać. Otwieraj. Co jest tutaj? Aha, tu jest wyjście. To zaraz. Bo tu jeszcze mamy coś. O, proszę, podnieś. Czyli to było nam potrzebne. Dobra, już zmienię ci tą baterię, już przestań mi tutaj... piszczeć. Kurde, piszczeć. Dobra, jesteśmy w młynie, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, chyba musimy wyjść, bo wziąłem coś. A jakieś odgłosy słyszysz? Musisz mi opisywać, bo ja nic nie słyszę. Właśnie nic nie słyszę. Hmm.
Cóż, tu i tak nikogo nie ma, więc... O, patrz, widzisz, dobrze zrobiłem, patrz, zamoczył. To rozumiem, że będę kręcił. Będziesz, kręcisz. Stukaj. Ty lubisz stukać. Aha, cisza. No, skupiałem się. No tak. Gdzie jestem olewany? Nie jesteś. Oho! Co ja mam tu teraz? Ja coś zamknął. Aha! No uciekaj, ja się, uciekaj! No jak? No i dupa, i nie mogę. No i świetnie. Nie możesz skoczyć tam? Nie mogłem. Aha. A, no i dupa. No i dupa. Nie przekonuje mnie Outlast 2, totalnie. Ale ukończymy go, Wojtek, spokojnie. Nie, no ukończyć to go, na pewno ukończymy, tylko... Aha, wiesz co, ja muszę chyba pod tym kołem przejść na drugą stronę. Zobacz, widzisz? To no musisz tak, go tak zwabić, nie? No tak, bo my stopujemy wodę. Przecież. No to kręcisz. No to jedziemy. Dobra. No i tutaj teraz jeden koleś. No i przecież tam ktoś puka. Oho. Gonią mnie. Jedziesz. This is Sparta. No. To sobie poszedłem. Kurde, dlaczego ja tu nigdy nie wiem, gdzie mam iść? O fuj. No i co? Właśnie... Właśnie? Nie słychać, oni już mnie przestali gonić. What the fuck? To teraz by tak byłoś i na spokojnie idziemy się rozejrzeć. No widz tej wojny. No dobra, ale poczekajcie. Zerknijmy, co my mamy teraz zrobić w ogóle. Znajdź drogę do kopalni. Świetnie. Ja się pogubię i tyle będzie. Sakra. To jest znowu ona! Ale wy tego jakoś tak dziwnie huczy nad tobą. Uciekaj. No uciekaj, nie wierzę! Uciekaj! Jakim cudem? Takim, że ma radar. W dupie mam jej radar. Gdzie mam tu uciec? Znowu do tej wody? No przecież ona mnie tu znajdzie! I zaraz mnie wyłowi. Mówisz jakoś... Czekaj, po to co chyba było? Nie. Nie nurkuj, debilu! Aha! Ej, nie mam bandaży, czaisz? Jak to? A czy ty się samoistnie też nie regenerujesz, Wojtek? Nie. Na pewno? No właśnie nie. Idzie tu. Co? No i co? A czy ona... Obróć się, Wojtek. O, tam jest. A co mam się obrócić? Tu jest.
Każda mnie tu nie widzi. No to idź. Tylko Wojtek... Wiesz, że ona teraz nas zaciuka? Nie zaciuka. Mhm. Zobaczysz. No trudno. Aha. Oczywiście przejścia nie ma. Nie ma tu bandaży. Halo, bandaże! O! Przez to już chyba tu nie przejdzie. Jezu, znowu jakaś kręta droga. Chryste. Wojtek, bo życie ludzkie składa się z samych krętych dróg? Tylko problem polega na tym, że ja nie mam bandaży i nie mogę się podleczyć. Nie będę się chować, jak tu nikogo nie ma, halo. Oho. Jezu, i ten dźwięk takich miliarda much. Fuj, nie. Nie chcesz jakieś połknąć? Wojtek! Ty piszu, ty? Mógł leczyć hakiem bite w ścięgno. O, wow. Dobra, mam nadzieję, że tu będzie apteczka. Jakim... Aha, chyba wyszedłem. To ja muszę iść tu... Aha. Jesus. To tu musi śmierdzieć. Mm, dobrze, że przez zapachy jeszcze przez monitor nie przechodzą. Takim jelitkiem. Wojtek! Ja nie wierzę, fuj, za się pożegam. Przestań! Jadłem sałatkę z kurczakiem. Z kurczakiem? A jakby tu taki kurczaczek wisiał? Przestań. Ej, czajesz, nie ma bandaży. Naprawdę nie mam bandaży? Skończyły się? Zacznę, mam baterię, zero bandaży. Nie mam pytań. A pamiętasz? Poprzednio było kilka bandaży, których nie mogłem podnieść, bo byliśmy tak, full. Tak, bo było za dużo, tak. Mhm. Tu nic nie ma. O! Patrz! Mamy, ulecz się. Jednak. Od razu lepiej. Co za ulga, nie? Dobra. Pociągnij, tu mogę wyjść. Nie możemy. Czemu ja to w ogóle ciągnę? Aha! Bierz i hak. Notatka. Pewnie od rzeźnika. Pewnie tak, a może to na polski? O! Moja kochana Marto, mój ogarze, mój aniele pomsty. Knot. Korneliusz Knot. Knot. A list był do Marty, do tej jęczącej. Harry! Harry Potter? No dobra, ale pytanie jest, no po co mi ten hak? Na razie go Wojtek weź, bo myślę, że on się może jeszcze przydać. O nie! Nie czaję, po co mi ten hak? Ale ja się nie chciałem chować. Jesteś cały brudny, z krwi. Zapal może noktowizję? Może coś nowe nam umyka? Noktowizja nam nic nie da, Maciek. To są zatrzaśnięte. Po coś ten hak wziąłem? Tutaj też mogłem wejść. Tu są drzwi, ale my ich nie otworzymy. Tu nic nie ma. Tu jest jakieś coś, ale... No dobra, świetnie. Tutaj na górę się nie da wejść? Chyba nie.
Wiesz co, ja nie wiem, czy my czasem nie musimy stąd wyjść. Tylko wiesz co, ja myślę, że to będzie jakaś dziura pewnie albo w podłodze, albo w suficie, słuchaj. Tak? Tak mi się wydaje. W podłodze tutaj nic nie widzę. A poza sufity może Wojtek, nie wiem. Właśnie nie ma nic. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że musimy stąd wyjść. No bo nie ma no za boż. Bardzo... Nie ma za bardzo innego wyjścia. A czekaj! Tu wchodziliśmy. No dobra, tylko... Patrz, widzisz, teraz mamy to zamknięte, czyli to musi być coś gdzieś... Tutaj. Tutaj na zewnątrz, skoro tak. Można... Kurwa, tutaj ta lampucera będzie. Oho. Już ją słyszę. Ja nie słyszę, Wojtek. Aha, i to mi nic nie dało. Zrób coś. No co mam zrobić? Nie wiem, zrób coś. Ej, patrz, tu są ślady krwi stóp. I ty sobie. Ja już my tu nie przejdziemy, ale... chyba. No to co, ja muszę do niej tu wrócić? No to wygląda, słuchaj. A weź iść tak może kucnij powoli, otwa się tędy, no. I wzdłuż. Nic nie ma. No to słuchajcie, kolejny moment, w którym... Zawieszenia. Zielonego pojęcia. Gdzie przejść? Ona tutaj pewnie łazi, to jest wiadome. Chyba, że tu. No ale ten dys... A może ten hał tutaj kłódki, tak, żeby kłódkę wyrwać jakoś? Nie, Maciek. Nie wiem, ja się słuchajcie spróbuję może wrócić... Oho, zapisywanie. No dobrze, idziemy. Cholera mi ten hak. Aaa, tutaj, patrz. Tak. Dobra. Nie. Ciągnij to. No. Idziem. No nie, znowu nie zapała. Sparta. Fuj. Dobrze. Sparta. This is madness. This is Sparta. Dobra, słuchajcie, zapisywanie i my w tym miejscu skończymy. Ta gra mnie, ja nie wiem, powiem no, już tak. Spokojnie mi się pysiu. Nie, ja tutaj ogarnę. Słuchajcie, w porównaniu do Outlasta 1, Outlast 2 moim zdaniem słabszy. Jest dużym, jest nie dość, że słabszy, jest nastawiony głównie na uciekanie, mało na horror. Owszem, opowiada jakąś tam historię, która jest moim zdaniem trochę przerysowana nawet. I nie jest aż taki straszny. Nie jest. Że jak jedynka była, właśnie mówię, nie, że są by te jumpscary. Gdzieś tam, ale nie, to jest tylko takie chwilowe, wiesz o co chodzi. Tak, ale głównie widać, że jest nastawione po prostu na jakąś tam opowieść, historię. Także dobra, moi drodzy, my wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, to wiecie, łapka, subskrypcja i komentarz. I słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Ze mną był oczywiście Maciek. Byłem. Także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa, pa.